Nysa ma nowy tomograf, Nysa ma kilkanaście jeszcze innych nowych urządzeń zakupionych w ramach projektu infrastrukturalnego dla służby zdrowia. Również w tym projekcie, w którym miała 4 200 000, 1 300 000 zostało przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej. Ale mówiąc o Nysie, panie redaktorze i szanowni państwo, trzeba mówić o całym powiecie, bo tak naprawdę zainterweniowaliśmy w powiecie nyskim na kwotę 11 milionów złotych. Każdy podmiot leczniczy otrzymał wsparcie. Każdy podmiot leczniczy otrzymał to, co sobie, można powiedzieć, że zażyczył. Dlatego, że takie mieliśmy możliwości i taką mieliśmy zgodę, szczególnie z Komisji Europejskiej, bo to wszystko jest finansowane z Funduszy Europejskich właśnie na takie wsparcie. Dużą dotację również otrzymał szpital MSWiA w Głuchołazach, 100% dotację, dlatego, że to był szpital dedykowany, jak gdyby w drugiej kolejności po Kędzierzynie Koźle jako szpital jednoimienny. Więc 11 milionów złotych zainwestowane w służbę zdrowia w powiecie nyskim. I to jest naprawdę wpływ taki wielowątkowy, bo jak się wczoraj rozmawiało z pielęgniarkami czy z paniami obsługującymi ten tomograf i te urządzenia, to naprawdę wielkie poczucie, że się doczekały w swojej pracy tak świetnego sprzętu. Więc to pokazuje, że zarówno pacjenci będą mieli dobrą ofertę, ale ci ludzie, którzy pracują na tym sprzęcie, też jest dla nich to bardzo ważne. I zasadniczo ten sprzęt jest głównie dlatego, że mamy epidemię. To znaczy, my mieliśmy te pieniądze na służbę zdrowia, tego nie ukrywamy, bo my teraz też mamy jeszcze w czerwcu kolejny nabór na inwestycje w służbie zdrowia. Mamy nawet zgodę na to, żeby to było więcej pieniędzy przeznaczonych na infrastrukturę w naszych szpitalach. Ale jeżeli chodzi o sytuację, w której byliśmy w marcu, w kwietniu i nadal jesteśmy, jeżeli chodzi o sytuację kryzysową, Komisja Europejska pozwalała nam do tych pieniędzy na zdrowie dołączać inne pieniądze z innych działań, gdzie widzieliśmy, że nie ma wielkich szans na takie satysfakcjonujące wydanie tych pieniędzy. Więc to pokazało, że ta elastyczność, na którą zawsze czekaliśmy z Komisji Europejskiej, teraz zadziałała w ciągu 24 godzin. To jest wielki sukces. Przede wszystkim jest to wielka odpowiedzialność nas, ludzi, którzy zajmują różne stanowiska w swojej pracy. I to jest dla nas jak gdyby taki test, taki sprawdzian, czy my potrafimy w takich sytuacjach tak się zintegrować, tak współpracować, żeby zadowolić właśnie mieszkańców województwa opolskiego. I ja uważam, że my w województwie opolskim ten test zdaliśmy. Jednocześnie już teraz wszystkim mówię, jak się powinniśmy przygotować na ewentualne takie sytuacje, w następnych miesiącach, czy nawet w następnych latach. Może faktycznie obok tabletek od bólu głowy w szufladzie każdego z nas powinien być zestaw 5 maseczek, rękawiczek jednorazowych i od czasu do czasu, albo też powinniśmy się nauczyć robić płyn dezynfekujący, jak to mówią, z aloesa i z odrobiny alkoholu. Więc, ale to pokazuje, że każda sytuacja w naszym życiu może być dla nas dobrą lekcją, taką praktyczną, na przyszłość. To, co pan redaktor zauważył, tak właśnie powinniśmy do tego podchodzić, tak? My powinniśmy również nauczeni doświadczeniem wiedzieć, jaki sprzęt powinniśmy kupić, jeżeli chodzi o środki ochrony osobistej, jakie certyfikaty ten sprzęt powinien mieć, bo my go nie kupujemy tylko dlatego, że producent go wyprodukował. My go kupujemy po to, żeby on służył ludziom, tak? Którzy ten sprzęt się ubiorą, założą i będą się zabezpieczać.